Cały czas ten znak podajecie, no okej. Okay. 2 minuty do końca akcji. Tutaj rączkę daj, tak? Ventolin, salbutamol, podaliśmy. W mistrzostwach, drugich już mistrzostwach PWZ w Sanoku, są grupy, które walczą w kategorii KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy, i grupy ALS-owskie, czyli zaawansowanych zabiegów medycznych. Praktyka niesamowita. Fantomy są takie, że naprawdę symulują czynności życiowe. Można to wszystko zmierzyć. Jest też dużo pozarantów żywych, więc taki udział daje naprawdę dużo. To jest konkurencja, zdrowa konkurencja. Jest też kilka uczelni spoza Sanoka, więc też taka, no trzeba się wykazać, prawda? Trzeba się wykazać, więc stres zawsze jest. Zresztą jak jest sędzia, to jest i stres. No, oceniamy pryzmat ich działania, to co mają wykonać, czyli mają w zależności od właśnie charakteru, czyli kategorii, w której działają, mają po prostu udrożnić pacjenta, mają zapewnić mu, że tak powiem, komfort oddechowy, spróbować go zresuscytować. Te ćwiczenia dają nam jak najbardziej praktykę. Na co dzień mamy do czynienia z ludźmi. Tak jak wiemy, w każdym miejscu, w każdym czasie może coś się wydarzyć. Pracujemy na granicy, często dochodzi do różnego rodzaju i wypadków, do różnego rodzaju kolizji. I żeby nie wyjść z wprawy, takie ćwiczenia są potrzebne. Uważam, że powinno być ich nawet jeszcze dużo, dużo więcej, bo no nie zawsze wiemy też do końca, jak mamy się zachować w danej sytuacji, a praktyka, jak sami wiemy, czyni nas mistrzami. Cieszy nas to, że tutaj się spotkaliśmy razem, że poszerzamy tę wiedzę, ćwiczymy, trenujemy. Warto wymieniać doświadczenia, warto sprawdzać cały czas samego siebie. Raz nauczona, przetrenowana wiedza często wychodzi z głowy, więc warto to powtarzać.